Siemanko, witam wszystkich serdecznie. To ja, Hut TDM na mapce High Rise? Chyba tak. TDM na mapce High Rise. Tam na początku było widać, po prostu ktoś wykorzystywał lekką niedoróbkę tej mapki pod tytułem, że można strzelać z jednego spawnu na drugi na początku mapy i likwidować ze snajperki. No, ale tak już było zawsze i zresztą nic się nie zmieni. No proszę, jak się nie ma komando, to się nie ma komando. Nie podjedzie się z nożem jak w Black Opsie. O, zostałem kapitanem drugiej klasy, czy cokolwiek. Kapitanem 2. Nie ma się komando, to się nie podjedzie z komando. I tak to wygląda. Tutaj byłem ciekaw, czy jest okienko w tym budyneczku. Okazało się, że jest. Dobrze pamiętałem, bo nie byłem pewien. Ale okazało się, że jest i bardzo mi się przysłużyło. High Rise, szczerze mówiąc, nie jest jakąś taką mapą, którą jakoś specjalnie bardzo bym darzył. To nie wiem, co on tutaj snajpił. Którą bym darzył jakimś wielkim uczuciem, prawdę mówiąc, no nie lubię jej za bardzo. Za mała jest ta mapa, przynajmniej tak uważam. Dlatego też, jeżeli tą mapę uważam, że jest mała, no to po prostu Noob Town w Black Opsie doprowadza mnie do szału, bo po prostu nie lubię takich rozgrywek, w których leci się na siebie właściwie na pałę i nic z tego nie wynika. Poza tym, że wszyscy się wystrzelają, jest jeden wielki wybuch, ale no to jest taki po prostu chaos, za którym za bardzo nie przepadam. Tutaj akurat jest tak mniej, no ale właściwie zasada tej mapy jest bardzo podobna co do Noob Towna. Trzeba po prostu szybko skrócić, no bo tutaj raczej innej opcji nie ma. Szybko trzeba skrócić, przebiec z jednej strony na drugą. Tak to robię teraz, bo już zmienił się o, proszę bardzo. Sądziłem, ten Semtex by tam załatwi. Okazało się, że nie, a no wiem, że on tam jest. Bo widać go. Musiałem go dobić, nie wiem, co się stało, że udało mu się przeżyć. Także, tak jak mówiłem, no, taktyka na tą mapkę jest szybko skrócić jedną albo drugą stroną po prostu i jakby no wychodzili z respa, ich docisnąć. Jeżeli chodzi o moje perki, no to tak jak widzieliście przed chwilą, jest to padlinożerca, ponieważ bardzo często kończy mi się amunicja i w związku z tym, no nieraz już po prostu ginąłem, bo mi się amunicja skończyła. A przeważnie na drugą broń przeważnie mam wyrzutnie. To jest też pewne celowanie mam, jeżeli chodzi dalej o perki i moc obalającą. No to raczej wydaje mi się, że to jest standard, no bez mocy obalającej to raczej niewiele można zrobić. Moje striki to UAV, Predator i Harrier. Chyba Harrier. Tak, Harrier. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze mam niezmienione. Wiem, że przed chwilą miałem chyba właśnie, tylko nie zauważyłem co, bo bardziej jestem skupiony na tym, co mówię, niż jakiego tam miałem streaka. Ale no, wydaje mi się, że tak. O, tu mnie ładnie załatwił, to muszę przyznać. Tego flasha tak elegancko rzucił mi. Miałem sobie za złe, że ja nie rzuciłem flasha pierwszy. Mam dobrą sprawę, tak powinienem zrobić w takiej sytuacji. No ale nie sposób jest to wszystkim zawsze pamiętać. No tutaj dość ryzykowna rzecz. Mało osób to robi tutaj, wychylanie się na tym środku. No i właśnie z tego tytułu można zaskoczyć. Jak oni, zaskoczyć ich jak wychodzą z respawnu. Tutaj chciałem powtórzyć sukces z okienka. No, ale okazało się, że nikt nie wyszedł. Tutaj jakaś dziwna kampa. I oczywiście standardowo dopadam ich jak wychodzą z respa. No tutaj prawie zginąłem. Ale o tak, tu już mam Predatora, UAV Predator. I będzie Harrier. Jeszcze jeden kill chyba powinienem zrobić. Jest, Harrier. Rzeczywiście miałem rację, Harrier. W takim razie
Wszystko jest w porządku. Ale ich tam jest? No, tutaj no nieźle mnie załatwił, muszę przyznać. Chyba miał podwójne Rafiki. Po prostu ten skok mnie... zmroził. Z siłą podwójnych Rafik z takiej odległości to... No, tutaj dopadam typa na tej... Na tej jego kampie wspaniałej, czyli na tym dźwigu, po prostu szlak mnie trafia, jak coś z tego dźwigu do mnie strzela, no to po prostu... Najgłupsza kampa, jaka może być. Ktoś tam wejdzie i kogoś się załatwi, to praktycznie już jest po tej kampie, no bo co można zrobić dalej? Wszyscy wiedzą, że się tam jest, przynajmniej ta osoba, która załatwiła. A zejść stamtąd jest dość ciężko, to się zaraz ginie, no bez sensu, no ale tak to jest. Ludzie lubią kampić w różnych bezsensownych miejscach. Bo żeby tylko zdobyć tego jednego killa. Jak widzicie, przeciwnicy mają AC 130. Więc nie zamierzam się wychylać w żaden sposób, na pewno. Siedzę w budynku. I nie będę się wychylał, bo... Przepraszam, jestem trochę chory. Nie będę się wychylał, no bo po co? Co mam dostać w łeb? Tak wali po tym budynku. Ale wszyscy przeczekają go, aż mu się skończy. Chyba już się właśnie skończył, można wyjść. I spokojnie kontynuować rozwałkę. No to AC-130 to raczej no pechowy streak na tą... Na tę mapkę łatwo się schować w budynku i tyle, no i nic tam koleś nie osiągną. Chyba, że jakieś ciemniaki grają, no to wybiegną. Ale przeważnie to... Aż tak ciemni ludzie nie są. No to jest zagłębie snajperów, wszyscy ze snajperkami. Jeden snajper, po prostu snajper goni snajpera. Już nie dałem rady tych wszystkich snajperów tam poskładać. To się zdziwiłem trochę, jakoś nie mogłem go przez tą ścianę dopaść. I włączyło mi się jeszcze pisanie. Przypadkowo coś chciałem. Szukałem na oślep chyba przycisku, którym się granat rzuca. Bo trochę się to różni od Black Opsa. O, skończył się komentarz. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie, cześć.